środę 21 czerwca w sali widowiskowej Świetlicy Wiejskiej w Biedrzychowicach odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Olszyny. Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy za rok 2022 i udzielili jednogłośnego wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Leszkowi Leśko. Wysoka Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wotum zaufania, jeżeli chodzi o moją osobę na stanowisku burmistrza Olszyny, jak i również jeżeli chodzi o jednogłośne absolutorium. Jest to ogromna satysfakcja po tylu latach pracy w samorządzie, że ta współpraca zarówno z Wysoką Radą, jak i też przewodniczącymi rad sołeckich, czyli mam na myśli tutaj sołtysów, jak i też kierownikami jednostek, układa się od samego początku bardzo dobrze. Jest to zgrany kolektyw, który funkcjonuje w oparciu o te wszystkie wnioski, które spływają do radnych Rady Miejskiej w Olszynie od naszych mieszkańców. Nie wszystkie mogą być zrealizowane ze względu na określone warunki finansowe w budżecie gminy. Niemniej jednak to, co jest bardzo pilne i najważniejsze, staramy się realizować na bieżąco. Jest wiele wniosków złożonych na kolejne inwestycje na terenie gminy Olszyna, które chcemy przeprowadzić, ale to jest również w dużej mierze uzależnione, jaka będzie szansa otrzymania tych dofinansowań zarówno od pana wojewody, zarówno od pana marszałka, jak i też z poszczególnych ministerstw. Wszystkim tym, którzy pomagali nam w realizacji tych zamierzonych naszych przedsięwzięć, serdecznie chcę podziękować i liczę na dalsze wsparcie w pracy jako organu naszego wykonawczego na terenie gminy Olszyna. Jak podkreślił w rozmowie z nami przewodniczący Rady Miejskiej w Olszynie Wiesław Wypych, jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium olszyńscy radni pokazali swoją odpowiedzialność za gminę oraz wyrazili swój szacunek dla ogromnej pracy burmistrza Leszka Leśko oraz wszystkich pracowników urzędu. Bardzo mnie to cieszy, że jednogłośnie przyjęliśmy i budżet, jednogłośnie przyjęliśmy również wotum zaufania wobec burmistrza. To są rzeczy, na które pracuje burmistrz, ale pracuje oczywiście cały urząd. Pracują wszyscy pracownicy, pracuje pani sekretarz, pani skarbnik. I tu staram się podziękować wszystkim pracownikom. Natomiast bywa, że uchwały podejmujemy jednogłośnie i niejednogłośnie. Bywają takie sytuacje, w których może jest mniej burmistrz zadowolony, ale tutaj myślę, że ma satysfakcję. Podkreślałem to w swoim już wcześniejszym wystąpieniu, że ogrom prac, jaki jest włożony, jest widoczny. No, widzimy przedszkole, widzimy ośrodek zdrowia, widzimy biurowiec, widzimy zmiany w ulicach, widzimy plany rozbudowy boiska, całkowitej przebudowy boiska, więc trudno to pominąć. Powstaje dom opieki. To są rzeczy, które mieszkańcy z całą odpowiedzialnością, powiem, widzą i są z tego zadowoleni. Myślę, że ta ogólna opinia mieszkańców, jaka do mnie dociera o bardzo pozytywnym odbiorze, jest też satysfakcjonująca. I to się właśnie składa wszystko na całość. I z ogromną przyjemnością mogłem pogratulować burmistrzowi, ale wszystkim pracownikom urzędu, pani skarbnik, pani sekretarz, no i nam radnym, bo mimo wszystko gdzieś tam swoje 3 grosze wtrącamy i próbujemy pewne rzeczy też, nie ukrywam, wywalczyć na swoją grupę mieszkańców, z których pochodzimy, ale na rzecz całej gminy Olszyna. W sesji na zaproszenie prezydium rady wzięła udział radna Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Zębik. Cieszę się, że na tej sesji po prostu są konkrety. Ludzie nie kłócą się ze sobą, nie widać tego takiego zacietrzewienia. Sprawy są wyjaśniane w miarę dobrze, polubownie. Co jest ważne też dla mieszkańców, ponieważ nie ma obstrukcji przy głosowaniach. Na pewno są, ja byłam akurat na tej radzie, nie wiem jak jest na innych radach, ale
Myślę, że jak są jakieś odmienne zdania, to są brane pod uwagę, są rozpatrywane różne wnioski i sprawy są rozwiązywane, także to jest ważne dla mieszkańców. To jest wielka odpowiedzialność, tak jak już wcześniej wspomniałam, że niezgoda rujnuje, zgoda buduje i gdy radni czasami bardzo mocno jakby oponują w stosunku do włodarza albo odwrotnie, czasami jest tak, że włodarz jest nieznośny i radni w związku z tym muszą działać tak, żeby dla mieszkańców załatwiać sprawy ważne. No i wtedy przeciąga to się. Natomiast jeżeli na sesjach w miarę sprawnie to idzie, to jest to na plus dla całej społeczności. Radna pogratulowała burmistrzowi jednogłośnego wotum zaufania i absolutorium. Gratulacje dla pana burmistrza Leszka Leśko. Znam pana burmistrza już wiele lat. Zawsze są to miłe spotkania. Pan burmistrz jest bardzo kontaktowym człowiekiem. Nigdy nie sprawiał mi przynajmniej żadnej przykrości. Zawsze zaprasza mnie na różne wydarzenia. Jeżeli tylko mogę, to w nich uczestniczę. Oczywiście to bardzo dobrze, że z różnych opcji politycznych ludzie mogą się dogadywać, nie tylko zwalczać. Możemy się różnić, ale możemy pięknie się różnić i takie najważniejsze sprawy, oczywiście dla których jesteśmy powoływani, czy tak jak burmistrz, czy ja jako radna w sejmiku, po to, żeby właśnie dbać o sprawy mieszkańców, żeby rozwiązywać te sprawy, a nie żeby się ze sobą kłócić i żeby robić obstrukcję. Sesja absolutoryjna była ostatnią sesją Rady Miejskiej Olszyny przed wakacjami.